Wreszcie zebrałem się do zrobienia porządnych, mocnych szelek do terenowych spodni roboczych. Wziąłem do tego bardzo mocny brezent i na wypełnienie, żeby było miękko na ramionach, polar z bluzy polarowej, którą już wyeliminowałem z używania. Polar złożyłem trzywarstwowo, brezent najprościej na zakładkę i wszystkie szelki przeszyłem wzdłuż. Szyję najprościej jak można, bez brania pod uwagę wyglądu, zgodnie z wyjaśnieniem wielu zjawisk, że zaangażowanie 20% energii i czasu daje 80% potrzebnych rezultatów. Czyli to, co robimy, jest na tym etapie zwykle wystarczająco w pełni funkcjonalne. Żeby uzyskać doskonały wygląd i gdzie ta ma zastosowanie pełne zabezpieczenia, potrzeba dalej przeznaczyć na to 4 razy więcej czasu i energii. Te pozostałe 80%. Można tak, jeśli chcemy lub kiedy potrzeba, albo zostać na etapie 20-80. No tu najważniejsze, że szelki mają być wygodne, mocne, skuteczne, dobrze się trzymać, nie odpinać. To 20-80, 80-20 pasuje mi też do powstawania inspiracji, motywacji do zmian. Jak coś mi przeszkadza, staje się dla mnie uciążliwe albo bezsensownie czasochłonne, za każdym razem jak to robię, to szukam rozwiązań, żeby to ulepszyć, zautomatyzować, no i w końcu zrobić to. I tak było z szelkami, że już tak strasznie mi przeszkadzało to, że się w trakcie działań w terenie odpinały, często w nawet niebezpiecznych momentach, gdzieś na drabinie albo z piłą łańcuchową włączoną przy przysiadach. No i za każdym razem zdejmowanie rękawic, odkładanie, zapinanie tych szelek i często za minutę znowu przysiad i bach, szelka się odpina. No, ten polarowy zmiękczacz w szelkach zauważyłem, że lepiej jak jest trochę przesunięte względem środka długości szelek. No i tam sprawdzałem wcześniej, gdzie jest przód, tył i zaznaczyłem mazakiem przód, tył szelek do przyszycia. I szelki przyszyłem do spodni na stałe, tak żeby się trzymały bardzo mocno. Żeby całkowicie, zupełnie wyeliminować odpinanie się, tak jak w przypadku zwykłych szelek z zaczepiami. Rozważałem też rozwiązanie z guzikami, ale stwierdziłem, że guziki zapewne by mi się odrywały. Zrobiłem akcję szyicką na 4 szelki, do 2 spodni przyszyłem. Jednych spodni używam tych białych, drelichowych do większości działań w terenie. Na nich jeszcze sobie takie fajne łaty na kolana naszyłem. Grube, miękkie, z wkładką izolującą od wilgoci. A te drugie niebieskie mam bardziej przeznaczone na wilgotną pogodę, jak jest mokra trawa i w ogóle wilgotna na zewnątrz, no to one są mniej podatne na nasiąkanie wodą.
trzyma się mocno, nie odrywa. O, tak. Sceny z Dnia Świra trochę. Poprawianie spodni. No ale tak to już jest. Bardzo typowe. Okazało się jednak po działaniach w terenie, że trzeba zrobić te łączniki między szelkami na plecach. Później po kolejnym używaniu w terenie też zauważyłem, że jednak ten łącznik musi być krótszy. Szelki muszą być bliżej siebie, bo tak z tą szerokością łącznika to one jednak mi spadały. No i później jeszcze zeszyłem te łączniki na mniejszą odległość między szelkami. Maszynę mam prostą, z kilkoma podstawowymi ściegami, za to jest mocna, metalowa, porządna, także radzi sobie z czterema warstwami brezentu i trzema warstwami polaru, tak jak w tym przypadku. Żmudna praca, działanie wymagające dużo uwagi, takiej koncentracji to szycie, no ale jest, mam i być może nawet na lata całe używania dalej tych spodni. Oj, za każdym razem ulga, przy każdym przysiadzie, przy każdym rozprostowaniu, jakimś tam nachyleniu się, że się spodnie trzymają, nie spadają i szelki nie odpinają.